Bracia i siostry, drugi dzień naszych wielkopostnych zamyśleń uczono mnie podczas przygotowania do mówienia kazań, że nie powinno się zaczynać kazania od słów niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, bo z początkiem mszy świętej już dawno został zauważony nasz Pan Jezus i pochwalony. Niemniej w kontekście naszego tematu, kto krzyż odgadnie, ten nie upadnie, chciałbym powiedzieć, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony w moim i Twoim życiu. Niech będzie pochwalony święty krzyż naszego Pana Jezusa Chrystusa, Jego męka, Jego chwalebne zmartwychwstanie. Niech On będzie pochwalony pośród nas w naszej codzienności. Bracia i siostry, wędrujemy sobie przez ten Wielki Post. Już dni lecą, coraz bliżej Wielkanocy, ale jeszcze idziemy powolutku, patrzymy na krzyż, patrzymy na siebie, na ten świat. No i możemy tak zapytać siebie, czy ten świat dzisiaj zabiega o Boga? Czy ten świat nowoczesny, bogaty, naprawdę potrzebuje Pana Boga? Nie wiem. Myślę, że gdzieś w głębi serca człowiek potrzebuje Boga, nawet jeśli o tym nie mówi. Są tacy, którzy bardzo Go pragną. Może znacie takich, być może, a może na pewno do takich należycie, że jak Boga szukacie, Go znajdziecie, to się bardzo cieszycie, prawda? I to jest nasze bogactwo. Różne są bogactwa w tym świecie dzisiaj. Niedawno, kiedy u nas w Melbourne zakończyło się Australian Open, dowiedziałem się, że zwycięzca dostał, uwaga, 2 miliony 750 tysięcy dolarów. Sobie zarobił, nie? Nie mówię tego, że zazdroszczę. Ja ani takich pieniędzy na oczy nie widziałem, ani pewnie widzieć nie będę. No, tak to już jest ułożone. Bogaty, nie? A wiecie, że ja znam najbogatszego człowieka na świecie? To nie jest żaden tenisista, ani tenisistka. To nie jest żaden aktor, to nie jest żaden piosenkarz albo inny jakiś tam sportowiec. Tym człowiekiem jest kobieta, 72 lata, emerytka. Nazywa się Magdalena Sokołowska, to jest moja mama. I ona zawsze mówi, jestem najbogatsza na świecie, bo mam 4 dzieci. Wychowałam, wykształciłam. Mam 8 wnuków. Z mężem przeżyłam 45 lat życia w miarę w zgodzie. Już od roku tata nie żyje. No i mam Boga. Jestem najbogatsza na świecie. Mam Boga. Jestem najszczęśliwsza i najbogatsza na świecie. Wiele razy to mówi. I kiedy to mówi, to przyznam szczerze, mnie księdza, jej syna, zawstydza. Ja się czasem zawstydzam, kiedy ona tak potrafi z taką wielką ufnością powiedzieć, bo mam Boga, to jestem szczęśliwa i bogata. Żadne pieniądze, żadne klejnoty tego świata. Boga mam. Jestem szczęśliwa. To mówił Jan Bosko. Kto ma Boga, ten ma wszystko. Czy tak nie jest? Zobaczcie, rzeczy materialne, bardzo ważne, skądinąd potrzebne do funkcjonowania, one przemijają, niszczą się, czasem się nudzą. Tylko miłość jest wieczna, wiara, oczywiście Pan Bóg. No właśnie. Tylko pytanie, czy my Go chcemy, czy my Go mamy, czy o Niego walczymy, czy naprawdę o Niego zabiegamy, żeby był dla nas ważny. Kiedyś znany kaznodzieja, lubiany, też już niestety nieżyjący, ksiądz Piotr Pawlukiewicz, mój mentor w dziedzinie kaznodziejstwa także, kiedyś taki dał przykład, właściwie mówię, taki byśmy zrobili eksperyment. Gdyby do Twojego domu Pan Bóg wysłał jakiegoś świętego, tak na tydzień, na przykład świętego Pawła, i powiedział, że on tam będzie się Wam przyglądał. Paweł by przyszedł, święty, i mówi, słuchajcie, ja nie będę Wam przeszkadzać, tutaj w kuchni takie sobie legowisko zrobię, siennik albo materac i nie będę nic mówić, nie chcę nic jeść, tylko będę patrzeć. To po tygodniu przyglądania się nam, mnie, Tobie, Twojej rodzinie, co by on powiedział? Ksiądz Piotr mówił tak, może by powiedział tak, przepraszam, ja już muszę iść, minął tydzień, mam pytanie do Was, kim jesteście? My chrześcijanie, katolicy. Ale bez żartów. Kim jesteście naprawdę? My jesteśmy wierzący, katolicy, pobożni.
Nie no, nie żartujcie. No kim jesteście? Ja tak na was patrzę, chciałbym wiedzieć, jakie wyznanie. Kim jesteście? Nie no, katolicy. Serio? Naprawdę katolicy? O to ciekawe. Bo nie widziałem wspólnej modlitwy w waszym domu. Nie widziałem znaku krzyża przed posiłkiem. W ogóle posiłki wpadli, zjedli każdy do siebie, do pokoju, córka, syn, przed laptop, przed komputer. Każdy sobie, jak hotel. A tu jakiś, a jest malutki krzyż, faktycznie jest taki malutki krzyż, tam za szafą, jest. Inne, i pamiątki z Afryki, i Budda jakiś tu stoi, a wy wierzący, tak? Co byśmy mu powiedzieli? Co ja bym powiedział? Co ty byś powiedział? Prawdę. Ja bym powiedział prawdę. Kocham Boga, ale jeszcze ciągle raczkuję w tej miłości i muszę się jej ciągle na nowo uczyć. Macie takie wrażenie, że kiedyś było prościej? Kiedy Pan Bóg, wszyscy byli wierzący tam w Polsce, prawda? Gdy chodzi o wiarę, było prościej. Pan Bóg był w centrum, niedziela, kościół, wiadomo. Mama mówiła, to są buty na niedzielę, wypastuj. Czemu to ubierasz? To są spodnie kościelne. To nie na dzień poprzedni, prawda? I było wiadomo, to jest dzień święty. Wszyscy do kościoła, a potem jakoś... My nieraz księża słyszymy przy różnych rozmowach od starszych ludzi. Proszę księdza... Gdzieśmy popełnili błąd z żoną, mówi mężczyzna. Nasz syn był ministrantem. Córka w chórze śpiewała takiej scholi. Ochrzczeni, do komunii poszli, do bierzmowania. Minęły lata i gdzie się podziała ich wiara? Weszli w ten świat, w to środowisko, koledzy, uczelnia. Dzisiaj mają po 30 parę lat swoje rodziny. Dzieci nieochrzczone, ich czyli nasze wnuki, ubolewamy. I... Kościół wielkim łukiem omijają. Córka nawet mówi, mamo, nie chcesz kłótni, nie zaczynaj rozmowy o Kościele. Ja nie chcę tego słyszeć. O żadnym Bogu ja nic nie chcę słyszeć. I co ja mam zrobić, proszę księdza? Przecież córkę stracę, jak zacznę i... Gdzieśmy popełnili błąd? Co żeśmy zrobili źle? No właśnie. Ja zawsze mówię, jeśli z ręką na sercu, kochany bracie, kochana siostro, możesz powiedzieć... Dawaliśmy jako małżeństwo naszym dzieciom wiarę. Dawaliśmy przykład. Wykształciliśmy, wychowywaliśmy w duchu wiary chrześcijańskiej. To nie możecie mieć wyrzutów sumienia do siebie. Bądźcie spokojni. A dzisiaj co zostało? Dobry przykład i modlitwa. Bo mówienie takie nachalne nieraz ma skutek odwrotny. Trzeba rozmawiać, tak. Ale jeszcze więcej modlić się. Jak święta Monika, nawet 30 lat modliła się za swojego syna. Nawrócił się, został księdzem, biskupem i wielkim świętym Kościoła, wielkim świętym Augustyn. Potem napisał w swoim dzienniku, w swoich wyznaniach takie świadectwo. To, że nie przepadłem, zawdzięczam gorliwej, wytrwałej modlitwie własnej matki. Matka mnie uratowała. 30 lat się za mnie modliła o nawrócenie i został księdzem, biskupem, jest świętym. Nie wolno się zniechęcać. Nie wolno się poddawać. Ale czy ten świat dzisiaj, tak jak my chcemy, walczy o Boga? Kardynał Robert Sarach niedawno odszedł z jednej kongregacji w Watykanie. Bardzo wspaniały kardynał. Napisał książkę Wieczór już się zbliża i tak dalej. Tam jest dłuższy tytuł. I tam taką analizę kościoła współczesnego podał. Niestety surową dosyć. Napisał tak. Współczesny świat zaparł się Chrystusa tak jak Piotr. Współczesny człowiek przestraszył się Boga, bał się zostać Jego uczniem. Powiedział, nie chcę znać Boga. Obawiał się spojrzenia innych, jak Piotr. Współczesny świat zaparł się Chrystusa, jak Piotr. Pamiętacie, Piotr, ostatnia wieczerza, to tak naprawdę była pierwsza komunia apostołów. Pierwsza w ogóle komunia w świecie. I w czasie pierwszej komunii, tej ostatniej wieczerzy, Jezus mówi, jeden z was mnie zdradzi. I Piotr rozejrzał się, mówi, Jezu, przyjacielu, choćby wszyscy, ja nigdy, ja tego nie zrobię. Inni może tak, ja nie. Jezus spojrzał na niego, a wszystko wiedział i mówi, Piotrek, Piotruś, przecież ja wiem, co się stanie. Ja ciebie znam jeszcze tej nocy, zanim kogut zapieje, ty się mnie zaprzesz. Tej nocy. I tak było. Jezus był aresztowany w Grójcu, wyprowadzony na skazanie. Gdzieś z tyłu, już przestraszony, szedł Piotr. I potem na dziedzińcu ktoś rozpoznaje Piotra. I mówi, ej, ty jesteś jednym z apostołów.
nie, to nie ja. Czy ty nie jesteś Galilejczykiem? Ja? Nie, pomyłka. To nie ja. Ty jesteś jednym z 12. My cię znamy. To nie ja. Naprawdę to nie ja. I zapiał kogut. Mel Gibson w filmie Pasja pięknie to pokazał. Wprowadzano Jezusa na skazanie owiązanego sznurami i wzrok Jezusa krzyżuje się ze wzrokiem Piotra. I sobie Piotr wszystko przypomniał. Jak się zarzekał, ja nigdy. Zdradził mistrza, przyjaciela i mój ewangelista gorzko zapłakał. Współczesny świat też zaparł się Chrystusa. Zaparł się Chrystusa, bo zaczął, żyć według nowego przykazania. 11. Ktoś powie, przepraszam, jakiego? Ile mamy przykazań? 10, prawda? Wczoraj było o przykazaniach w pierwszym czytaniu, a dzisiaj musimy sobie powiedzieć, że ludzie sami wymyślili 11 przykazanie. Jak ono brzmi? Co inni powiedzą? Co inni powiedzą? Nie, ja bym się przeżegnał przed posiłkiem. Ja bym się przeżegnał przed podróżą. Ja bym się przyznał, idę na rekolekcję. Ja bym się przyznał, że jestem wierzący, ale co oni powiedzą? Co o mnie pomyślą, nie? Ja bym w pracy na biurku miał obrazek Jezusa Miłosiernego, ale to są inni muzułmanie, jacyś buddyści. Co o mnie pomyślą? Lęk przed opinią, przed oceną innych paraliżuje człowieka, wycofuje się, boi się i zapiera się Chrystusa. Jak Piotr, bo się przestraszył, że coś mu się stanie. Dlatego powiedział, nie znam tego człowieka. Wiecie, ja sobie zawsze myślę, co mnie obchodzi? Co mnie obchodzi, co mnie pomyślą? Zawsze będą gadać. Jak trzeba, to będą pić brawo, ale fajny ksiądz, ten to fajnie mówi kazania, ale fajny. A jak coś złego zrobi, to myśmy wiedzieli. On tak, taki był cwaniaczek. Nie? Zawsze będą gadać. Nie interesuje, co Bóg o mnie pomyśli. Co Jezus o mnie pomyśli. Kiedy mnie kiedyś zaprosi na drugą stronę, a zaprosi, ja stanę przed Nim. To co ja powiem? Co ja Mu powiem? Że się przestraszyłem opinii ludzi, oceny? A mam szansę dać świadectwo. Kardynał Sarach mówi, czy zgodzimy się, by nasz dzisiaj wzrok skrzyżował się ze spojrzeniem Chrystusa? Myślę, że współczesny świat boi się, odwraca od spojrzenia Chrystusa, bo się boi. Czego się boi? Boi się Chrystusa, bo też pójście za Chrystusem to jest zgoda na cierpienie. On powiedział, kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie swój krzyż co dnia i niech mnie naśladuje. Pójść za Nim. Zobaczcie, powiedzieć, Panie Jezu, jak ja Cię kocham, jak ja Cię uwielbiam, jak ja Cię potrzebuję, to jest bardzo prosto. Kocham Cię, Jezu, naprawdę, jest taki dobry. Ale powiedzieć, Jezu, idę z Tobą na krzyż. Zgadzam się cierpieć. To za ciężko. Jedna ze świętych powiedziała, to Jezu, teraz wiem, dlaczego masz tak mało przyjaciół. To jest naprawdę Twój program dla nas? To jest Twoja propozycja, Twoja oferta? Pójdź za mną, ale weź swój krzyż i mnie naśladuj? Przecież to jest niemodne. W ofercie gąszczu dzisiejszego świata Twoja propozycja jest totalnie niemodna. Tomasz Akempis w takim małej książeczce, którą warto sobie poczytać, o naśladowaniu Chrystusa, napisał o małej liczbie miłośników krzyża. Mówi tak, Jezus ma wielu dzisiaj miłośników swego królestwa i nieba. Wielu pragnie pociechy. Wszyscy pragną z Nim się weselić. Wielu idzie za Jezusem aż do łamania chleba. Ale mało kto chce cierpieć. Mało kto chce cierpieć. Tymczasem pięknie powiedziała matka Teresa z Kalkuty, święta. Ona powiedziała tak, cierpienie, ból, niepowodzenie to są pocałunki Jezusa. Jakie to jest śliczne. Kiedy cierpiesz, kiedy jest ci źle, choroba, odrzucenie, samotność. Nie możesz w domu mówić o Bogu, bo cię wyśmieją. To, co mówi Jezus. Prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie. I tego doświadczasz. To jednak jesteś wybrany. To są pocałunki Jezusa. Cierpienie, ból, niepowodzenie to są pocałunki Jezusa, mówi matka Teresa z Kalkuty. To znak, że już tak blisko jesteś Jezusa na krzyżu, że On może cię pocałować. Tak blisko jesteś Jego, tego Jego krzyża. A święty Szarbel, pustelnik z Libanu, nie wiem czy znany, warto go też poznać, ja go niedawno odkryłem, kilka lat temu,
Kiedyś pojadę do Libanu, jak będzie spokojnie, jak będę bogaty, to wtedy pojadę, na razie nie mogę. On powiedział tak: nie ma innego klucza do nieba poza krzyżem. Nie ma innego klucza do nieba poza krzyżem. Chcemy być kiedyś w niebie i szukamy jakiegoś łatwego sposobu. A Jezus nam mówi: chcesz iść za mną? Weź krzyż. Szarbel mówi: klucz do nieba to jest krzyż. Weź krzyż, przyjmij to cierpienie. Nie uciekaj. Nie bój się, że cię ocenią, że cię wyśmieją. Przyjmij to wszystko. Dzisiaj świat lgnie do wygody. Jak ja czytam nagłówki gazet albo artykułów w internecie, jak zarobić w czasie pandemii, jak nie stracić, kiedy jest wirus, prawda? Jak nauczyć się tenisa w weekend, to się da, prawda? Wszystko ma wspólny mianownik: sukces, wygrana, prawda? Jak zarobić, jak coś zyskać. I w kontekście tego, w zestawieniu, oferta Jezusa, krzyż, jest zupełnie nieciekawa. No kto za tym ma iść, prawda? Ale Pan Jezus nie zmienia nic. Tak powiedziałem i tak jest. Chcesz być moim uczniem? Chcesz być szczęśliwy? Chcesz być kiedyś w niebie? Weź krzyż. To jest klucz do nieba. Nie uciekaj. Nie uciekaj przed tym. Będzie to dla ciebie błogosławieństwo. Chodzi o to, żeby zawalczyć w tej naszej codzienności, trzymając krzyż, o swoją przyszłość, o wieczność. Ktoś ostatnio mi powiedział: proszę księdza, ja mam tyle już rzeczy tutaj w Australii, ja już gdzieś za plecami czuję wieczność. No bądźmy szczerzy, ja już czuję wieczność i no chyba muszę te moje rzeczy porozdawać. No przecież ja tego do trumny nie wezmę, do grobu. I książki muszę rozdać, jakieś tutaj meble ładniejsze, komputer, telewizor, to powoli będę oddawać. Może ktoś będzie chciał, to przyjmie. Kiedyś taka była anegdota, taki mędrzec sobie żył, abba jakiś tam, i do niego przywędrował w pielgrzymce młody człowiek, który chciał trochę tej mądrości zaczerpnąć. Spotkał się z nim, porozmawiali godzinę, ten młody człowiek taki zachwycony, tak się napełnił tą mądrością tego świętego ojca i mówi: ojcze, tak jesteś mądry, tak jesteś bystry, tyle wiesz, taki bogaty duchowo, ale tak patrzę po tym twoim mieszkanku, po tej twojej celi zakonnej, mam pytanie, czemu to jest tak skromno? Tak skromnie. Gdzie jest jakaś szafa? Gdzie jakaś komoda? Gdzie jakiś stół, jakieś krzesła? My tutaj stoimy tą godzinę. Jakiś siennik widzę. Gdzie są twoje meble? Mnich mówi: to ja mam pytanie do ciebie, młody człowieku. A gdzie są twoje meble? Moje? Ja nie mam, bo jestem pielgrzymem. Przecież by mi przeszkadzały. Nie mogę mieć mebli. I mnich mówi, ten zakonnik: no właśnie, ja dokładnie tak samo. Ja też jestem pielgrzymem w drodze do nieba. I te wszystkie sprzęty, te rzeczy materialne by mi przeszkadzały. Moją ojczyzną, moim mieszkaniem jest niebo. Tam jest wszystko najpiękniej wyposażone. Stąd nic nie zabiorę. Tylko miłość, tylko wiarę i tylko Boga w sercu. Czy nie ma w tym jakiejś mądrości i prawdy? Ktoś powie: no to proszę księdza, to ja nie mam zarabiać? Ja nie mogę sobie kupić szafki, stolika, telewizora? Możesz, tylko żeby się nie przywiązywać. A może sobie lepiej kupić, ktoś powie, to już lepiej kupić chyba trumnę, położyć w pokoju, przymierzyć się i zobaczyć, czy pasuje? I czekać na śmierć? No nie o to chodzi. Tylko być wolnym od tego, co zewnętrzne, bo i tak przemija, a walczyć, naprawdę walczyć o to, co nieprzemijające. Ale walczyć z całą mocą, bo można się rozczarować. Kiedyś, też taka anegdota, kobieta już po ślubie mówiła do męża: chodź do kościoła. Nie, ty idź za nas dwoje. Kobieta mówi: kochanie, chodź pomodlimy się, różaniec sobie odmówimy. Przecież mieliśmy ślub kościelny, chodź pomodlimy się. Ja nie czuję, to za nas dwoje się pomódl. I tak było przez całe życie, pokutowała za nich. No i potem jeszcze mówi: no chodź, rekolekcje są, wyspowiadasz się, tak dawno nie byłeś u spowiedzi. Nie, idź jak zawsze za nas dwoje. W końcu oboje umarli, stoją przed świętym Piotrem. Święty Piotr sprawdza kartotekę, dokumenty i mówi: wszystko się zgadza, dane osobowe, zapraszam. Mężczyzna podniósł głowę, wyprostował się, wypiął pierś i idzie. On idzie do nieba. A święty Piotr patrzy, mówi: hej, chwileczkę, hola, panie, stop. Ja nie do pana mówiłem, do małżonki. Pan się odsunie, pani podejdzie bliżej. Wie pan, przez całe życie żona za was dwoje modliła się.
Przez całe życie żona za was dwoje chodziła do kościoła. Przez całe życie żona za was dwoje pokutowała. Dlatego teraz za was dwoje wejdzie do nieba. Proszę bardzo, pani wchodzi. A pan piętro niżej do poczekalni, to się nazywa czyściec. Proszę sobie poczekać, wezwiemy za jakiś tam dłuższy czas. Tak? Tak, proszę poczekać. Czy nie ma w tym też jakiejś mądrości, żeby walczyć? Że za nas tego nikt nie może zrobić. Sami musimy zawalczyć. Przyjmować to, co Pan Bóg daje. Nawet te trudności, one są po coś. Ten krzyż, o którym sobie mówimy, którym może być choroba, którym może być odrzucenie, samotność, jest po coś. Święty ojciec Pio mówił: pamiętaj, że losem dusz wybranych jest cierpienie. Jak cierpisz, paradoksalnie jesteś wybrany. No tak, ktoś mówi, no tak, ja wiem, to jest potrzebne, tak słyszałem w kościele nieraz, no tak, ale dlaczego ja? Ja wiem, że to jest ważne, ale dlaczego ja? Znowu ja. Znowu ja choroba, znowu kłótnie w domu, znowu w małżeństwie, ciągle ja, prawda? Nie bój się pytać. Jak trzeba, płacz. Jak trzeba, rozmawiaj mocno z Bogiem. Powiedz mi, Jezu, bo nie rozumiem. Powiedz mi, dlaczego mnie to spotyka, ale nie rozpaczaj. Nie wiem, czy nie mówiliśmy tego wczoraj, czy w innym kościele. Matka Boża, zobaczcie, też cierpiała. Mówimy, Matka Bolesna, ale nie rozpaczająca. Nie rozumiała wielu rzeczy. Zachowywała wszystko w swoim sercu. Nie rozumiała, ale nie złorzeczyła, nie wygadywała, nie złorzeczyła, nie przeklinała i nie wątpiła. Bolesna, niewątpiąca i nierozpaczająca jest dla nas wzorem. Mamy prawo płakać, mamy prawo nie rozumieć, ale jako wierzący mamy mówić: nie rozumiem, ale zgadzam się. Przyjmuję, co mi dajesz. Właśnie. Jan Paweł II mówił kiedyś, że tak, cierpienie jest ciężkie. Nieraz zaciemnia umysł, osłabia ciało i ducha i może wtedy się wydawać, że Bóg jest bardzo daleko, że milczy, że życie jest ciężarem nie do zniesienia. Doznajemy pokusy, żeby nie wierzyć w dobrą nowinę. A jednak papież mówi, cierpienie duchowe, fizyczne, które spada nagle, jest wezwaniem, jest zachętą, naglącym napomnieniem do naprawy, do zmiany życia, do nowego nawrócenia, do narodzin. Nic nie dzieje się przypadkowo. W każdej sytuacji masz prawo pytać, mówi papież, czego Ty, Boże, ode mnie chcesz? Czego Ty ode mnie chcesz? Przez tą sytuację, którą przeżywam, w jakiej się znalazłem, przez tę przymusową czasem bezczynność, poprzez spotkane osoby, co powinienem odczytać, jakie przesłanie, aby podnieść ducha, usłyszeć głos prawdy i sumienia. I my mówimy tak, ja to rozumiem, ale najgorsze, co możemy powiedzieć, to już kończąc powiem, przyznajcie, że my tak czasem mówimy. Za jakie grzechy ja? Ja jestem taki dobry, tak się starałem. Nie wolno tak mówić. Zwątpienie, brak nadziei to jest grzech, mówił Jan Paweł II. Nie wolno mówić, za jakie grzechy. Papież mówił tak, cierpienie nie jest karą za grzechy, ani nie jest odpowiedzią Boga na zło człowieka. Można je zrozumieć tylko i wyłącznie w świetle Bożej miłości. Cierpienie nie jest karą za grzechy, ani nie jest odpowiedzią Boga na zło człowieka. Tak trzeba pamiętać o tym. Tak trzeba to rozumieć. Ale ktoś mówi, proszę księdza, dobrze, ale ja już nie chcę żyć, ja już nie mam po co żyć. Jak byłem młody, młoda, aktywny, pełno znajomych, pełno przyjaciół, człowiek działał. Dzisiaj starość, samotność, mało kto mnie odwiedza, ja już... Nikomu niepotrzebna. I papież też odpowiada, Jan Paweł II. Nie jesteście zapomnianymi dziećmi Bożymi. Przeciwnie. Zobaczcie. Jeśli jakieś jest chore dziecko w rodzinie, jakie szczególne zajmuje miejsce w sercu rodziców. O ile bardziej wy w sercu Boga. Wy chorzy, wy cierpiący, wy samotni, doświadczający trudu. Papież mówił, Jezus zapewnił nas, że to właśnie w was spotykamy Go w sposób szczególny. Oczywiście, ktoś może powiedzieć, ale ja już nie jestem taki produktywny, aktywny. I papież Jan Paweł II mówi,
Boga nie obchodzi wasza wydajność w sensie produktywności ani wzrost waszego konta w banku. Bóg nie patrzy na pozory, ale patrzy w serce. Nieważne, czy dzisiaj działasz, czy nie działasz, czy masz siłę, czy nie. Pan Bóg patrzy na serce i na koniec mówi: niezależnie od tego, czy jesteś stary, młody, zdrowy, chory, jesteś istotą chcianą, upragnioną przez Boga bez żadnego wyjątku. Papież Benedykt XVI mówił: dla Boga jesteś chciany, kochany i potrzebny. Chciana, kochana i potrzebna. To można odkryć, patrząc na krzyż, bo On umarł za ciebie. Dla ciebie to zrobił. Gdyby cię nie kochał, tego by nie zrobił. Ale to zrobił. Dla Boga jesteś chciany, kochany i potrzebny. A twoje cierpienie, ból ma sens. Ten krzyż to jest klucz do nieba. Kto krzyż odgadnie, ten nie upadnie. Biskup Ryś, kończąc już, powiedział: znasz swój krzyż? Nazwij swój krzyż. Przyjmij go i przyjmij jako chwalebny. Weź swój krzyż. Ucałuj i mocno przytul swój krzyż. Zaakceptuj go. Bracia i siostry, pamiętajmy, cierpienie jest trudne, ale jest jednak darem. Trudnym, ale darem. Panie, nie pozwól nam buntować się, ale z ufnością, z miłością przyjmować każdy krzyż, jaki nam dasz. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Amen.